Witam Was bardzo serdecznie, Przewodnik Karadowica. To jest kolejny odcinek symulatora Train Simulator 2020. Chciałem już powiedzieć Train Driver. Dlatego się też zatrzymałem. Zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem, a Ci również pod poprzednią częścią tego materiału, tej trasy. Dzisiaj kontynuujemy oczywiście ostatnią rozpoczętą podróż. Zapiszmy. Bo nie znam jeszcze na tyle dobrze tej scenerii, że nie wiem, co mnie tutaj czeka. Czy tu przypadkiem nie będzie, nie wiem, 60 już w tym semaforze? Całe szczęście nie ma dobrze. My i tak już pomału możemy sobie zacząć ładnie hamować. No jak widać, się zbliżamy do peronów. Teraz o czym mówiłem, widzę przy lewej krawędzi peronowej. Oczywiście od naszej strony wjazdowej przy lewej. Jest i znak HALT. Bo to chyba niemiecka jakaś linia, że jest taki, nie? Przed którym należy się zatrzymać. Jak u nas jest wskaźnik W4. I tutaj mają o taki ładny wskaźnik HALT, miejsce zatrzymania. I że tyczy się prawej strony, dlatego jest ta strzałeczka. Tutaj też jest taki wskaźnik HALT? Gdzie tu jest? Po tej stronie nie widzę takowego. O, tutaj jest to też. Wskaźnik HALT. A tu widzicie też jest taki, że tyczy się tej właśnie krawędzi peronowej. Jak widać, po tej stronie nie ma. Nie jest. Za 60 metrów. To jest tylko informacja o tym. Trzeba będzie zatrzymać. Jak widać na semaforze i zielone światełko dla nas wyjazdowym. Za chwilę będziemy ruszać się rozpędzać do tych 80 km na godzinę, czyli możemy się poruszać. Dajmy tutaj 1000 obrotów silnika. W ogóle ma tu przekładnię elektryczną. O, słychać jakby elektryko-diesel jakiś jechał. I z zewnątrz się patrząc. Ja mam nadzieję, że nie jest naprawdę za głośno ten, bo nie patrzyłem się na poprzednim odcinku, jak było. No ja teraz co chwilę przestanę. Jak będziecie chcieli, piszcie w komentarzu. Piszcie w komentarzu, czy chcecie na przykład TGV dupleksa jako koleje dużych prędkości. Nagram dla Was odcinek 320 na godzinę, można nim jechać na niektórych odcinkach trasy. Bardzo ciekawy pociąg, to znaczy elektryczny zespół frakcyjny. Zapiszmy sobie. Jakieś dziwne rzeczy na tym semaforze, a 60 będzie padać. Czyli tak o tym informują, dobrze. Trzeba się zapoznać właśnie w taki sposób ze scenerią.
że w taki sposób informują o ograniczeniu prędkości. Że będzie, mam nadzieję, od tego semafora. Jest i 60. Widzicie? I się zapoznałem sam ze scenarium. Nie potrzebuję mieć, nie wiem, jakichś wytycznych do semaforów, czy nie wiadomo czego. Jadę i sam się zapoznaję. Sześćdziesiąt jest pewnie dlatego, bo będziemy przez rozjazdy przejeżdżać. Tak, tak, zgadza się. Tyle jest właśnie 60, bo tu zjeżdżamy. Gdzie jest halt? Nie ma tu po tej stronie, no cóż. A widzicie, ten ma więcej wagonów, chociaż trzy. Takie piętrowe widzę. Jeden, dwa, trzy, tak, trzyma. Lokomotywa ta sama, to sama. No i jeszcze 200 tyki. No spokojnie. Tysiąc obrotów i wystarcza, bo nie ma co. Tej wariowań, bo mówię, naprawdę mamy mało wagonów, a to jest tylko połowa mocy tego pociągu. Tak, bo to 60, zapomniałem. Chociaż i tak, jak na taki rozjazd to 60, to i tak dużo. Nie 80. Nie tam i tak potem będziemy mieli 60. Nie, potem on chyba też jest 80. Dobrze. Taka nam spokojna jazda. Nie 60. Siostry przejechał normalnie.
Zapiszmy sobie następny ten podróż. Ale za 130 metrów. A nie, gdzie pan łazisz? Proszę, nie po tora. No i następny prawie podchodzi. Jak widać, planowo. Wszystko się odbywa, nawet przed czasem jesteśmy. Nie pociąg bez pośpiechu. Uwaga. Pociąg. I człowiek padający pociąg z peronu. A tu przed chwilą długość sobie chodziło przy krawędzi peronowej. Tak prawie pod sam pociąg chodziło. Już teraz nie chodzą, bo już pewnie no na pociągu wsiedli. No chodziło, tak i sami widzieliście zresztą, mam tu udokumentowane. Po prostu chcieli też wejść pod pociąg. Przydajmy maksymalną moc, jaka jest tylko możliwa. Zobaczmy, jak ten pociąg przyspiesza. No i widać, przyspieszenie ma konkretne z taką ilością wagonów. Czyli 70 lat już nas podczas ja. Nie mam ustawionych najwyższych ustawień, bo może i przy takich prędkościach to nic nie ten. To jest dużo na tygodniu, jak na przykład przy tym też wydać sobie wczoraj 300 jechałem. Tak, miałem 30, 17 wpadka, więc wolałem sobie ustawić trochę mniejsze ustawienie. No nawet teraz jest 60, 55. Ostrzeżenia przed ograniczeniem prędkości. Widzę jakieś. Czy może po prostu gwiazdowy jest u nas tu i... Zobaczmy. Nie, nie jest nas tu. I to ograniczenie. Pewnie 60. Tak, zgadłem.
zaatakowana klimatyczna linia. Ona na mnie się. Jeszcze mam bardziej klimatyczne linie, takie widokówki mam ładne do tego symulatora, więc jeszcze można będzie sobie pojeździć. Więc tutaj kończymy swoją linię. Weźmy to, rzućmy. Wyłączmy lokomotywę. I łączmy światła. Panów odpinać nie będę. Z powodu, że mi to zaliczyło jako błąd w misji. Nie, to jest. Ciekawe połączenie pomiędzy tymi dwoma wagonami. Jak widzicie, nie widzicie, to jest jakaś śruba, jest to nie jest w ogóle połączenie. Dziękuję. Dobrze, więc to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i ja się zmierzę. No i zobaczenia na razie. Cześć. Pa, pa.